Radio Conchita i już policjantów w agencji celnych, wojska, służb śledczych, cokolwiek wnosi. Agencja będzie także decydowała o karach za stosowanie dopingu. Dyrektor sportowy Polskiego Związku Kolarskiego Andrzej Piątek przyznaje, że to bardzo dobry zapis. Do tej pory było tak, że kary dla zawodników stosowały komisje dyscyplinarne funkcjonujące przy Polskich Związkach Sportowych. Związkom często zależało na tym, żeby te kary nie były za wysokie. Teraz jeśli te kary będzie orzekała komisja neutralna, one będą adekwatne do popełnionego przestępstwa. Posłowie przyjęli projekt ustawy jednogłośnie. Uroczysty apel kwiatu i łzy wzruszenia. Przy pomniku na Placu Strzeleckim we Wrocławiu upamiętniono 77. rocznicę masowej wywózki Polaków na Sybir. Uroczystości wzięły udział w rodzinie. Wielu starszych ludzi wspominało czas spędzony na wschodzie. Pani Krystyna Litynska trafiła tam w wieku 3 lat. Chłodne myśmy chodzili, trawy myśmy jadły, mama w uchodzie pracowała. Ojca nie było, bo do wojska wzięli, jak wybuchła wojna. No, tak właściwie, żeby nie ruszcie ludzie, to byśmy tam pomalnie, bo tam były mrozy 40 stopni i pierwszą zimę nas zabrali do domu jak pieski, a później jakoś leciało. Uroczystości wzięli udział żołnierze Szkoły Wyższej Wojsk Lądowych, którzy oddali salwy honorowe na cześć poległych. Wcześniej sybiracy z całej Polski z pocztami sztandarowymi przeszli w pochodzie syrynku na Plac Strzelecki. Premier Francji w ostrych słowach skrytykował Marine Le Pen, liderkę Frontu Narodowego i kandydata republikańskiej prawicy François Fillona za odwołanie ostatnich spotkań przedwyborczych z obawy przed zamachem terrorystycznym. Wczoraj na polach elizejskich napastnik zastrzelił policjanta i dwóch innych ranił. Ich życiu nie zagraża niebezpieczeństwo. O tym, jak to wpłynęło na kampanię, Marek Grzesiński. Zdaniem Bernarda Cazeneuve, łatwość, z jaką Fillon i Le Pen wykorzystali sytuację dla swoich celów wyborczych, jest godnie nagany. Wcześniej premier powiedział: gouvernement est pleinement mobilisé. Rząd jest zmobilizowany do tego, aby nic nie przeszkodziło w tym fundamentalnym, demokratycznym wydarzeniu, jakim są wybory. Apeluję do wszystkich o zachowanie godności i poczucia odpowiedzialności i o to, aby nie ulec zastraszeniu i manipulacji ze strony wrogów Republiki. Les ennemis de la République. Z dzisiejszego spotkania z wyborcami zrezygnował także prowadzący w sondażach socjaldemokrata Emmanuel Macron, ale to głównie liderka Frontu Narodowego i kandydat republikańskiej prawicy stali się obiektami ataków premiera, który stwierdził, że ocena sytuacji przez Marine Le Pen świadczy o jej całkowitej nieznajomości problemu terroryzmu, a byłego premiera Fillona skarżył o likwidację etatów policji. Paryż, Marek Grzesiński, Polskie Radio. Prognoza pogody. Do końca dnia będzie pochmurno i deszczowo, a w górach możliwy śnieg. Temperatura od 6 stopni na północnym wschodzie do 12 na Dolnym Śląsku i Pomorzu Zachodnim. Wiatr głównie zachodni, umiarkowany i dość silny. A kolejne informacje dnia w Polskim Radiu 24 o godzinie 17. Polskie Radio 24. Słowem wszystko. Na zegarze 16:36 spoglądamy na wschód. Gość Polskiego Radia 24. Doktor Adam Lelonek, prezes Centrum Analiz Propagandy i Dezinformacji. Dzień dobry. Dzień dobry. Nowa afiliacja pojawia się w przestrzeni medialnej. Centrum Analiz Propagandy i Dezinformacji. Dzisiaj jeszcze powiedzmy uoficjalnie. Dzisiaj było oficjalnie do premiera. Planowaliśmy publiczną taką w przyszłym tygodniu, natomiast dzięki zaproszeniu udało się już jakoś Polskie Radio 24 jako pierwszy medium w Polsce powie o tym publicznie. Ogłaszamy wszem i wobec, że funkcjonuje Centrum Analiz Propagandy i Dezinformacji. Wyjaśnijmy przy okazji jeszcze, czym się zajmuje. Znaczy, misją fundacji jest przede wszystkim stanie się elementem, czy pomoc w tworzeniu systemu obrony rozproszonej dla polskiej przestrzeni informacyjnej, wspieranie rozwoju takiego systemu i stanie się jednym z fundamentów tego systemu. Współpraca, oczywiście nie przewidujemy współpracy i z podmiotami zainteresowanymi taką współpracą i z Polski, i z zagranicy. No i akurat tak się składa, co jest dosyć dziwne jednak, że dopiero po takim czasie, po tylu latach trwania wojny informacyjnej, będzie pierwsza dopiero taka organizacja. No zobaczymy, jak będzie po debiucie, kto się do nas zwróci, kto będzie chciał z nami współpracować. Na pewno będziemy otwarci na taką współpracę. A jest szansa, że pracy Państwo będą mieli bardzo dużo? Pracy, dużo osób w Polsce pracuje na tym odcinku. Większość osób pracuje niestety hobbystycznie, bez żadnego wsparcia państwa.
Mamy nadzieję, że dzięki takim inicjatywom to się zmieni, że nie będziemy ostatni i na tym odcinku te osoby, które pracują do tej pory hobbystycznie, będą nie tylko dalej współpracowały, ale że to też może zainspirować inne osoby. Im więcej takich organizacji, tym lepiej. Jeśli chodzi o te dwa pojęcia, które pojawiają się w nazwie fundacji, czyli propagandę i dezinformację, chodzi o propagandę i dezinformację jako takie, czy o konkretne? Ja bym odpowiedział, że chodzi o jako takie i chodzi o konkretne jednocześnie. Czyli wróg teraz, powiedzmy, te wrogie działania są kierowane przede wszystkim z jednej strony i z tym Polska ma, nie tylko Polska, ale i cały Zachód, największy problem. Dysproporcja w nakładach finansowych jest po prostu potężna i takie oddolne inicjatywy z nawet niewielkim finansowaniem, czy teraz tak jak powstają jakieś nowe inicjatywy, tam gdzie pracuje 10 ludzi, czy budżet jest na poziomie tam 1 czy nawet 2 milionów dolarów, to jest kropla w morzu potrzeb, tak? Także zagrożenie z tym związane wzrasta, natomiast tutaj strategii jakoś naprawdę dużo pozytywnych rzeczy się dzieje, ale podkreślam, to jest za mało, niewystarczająco i mamy nadzieję, że dzięki takim inicjatywom ta sytuacja będzie się zmieniać. Spotykamy się, żeby porozmawiać o tym, co dzieje się na Ukrainie, a konkretnie na wschodzie Ukrainy, o niepokojach ukraińskich związanych z działalnością Rosji, ale jeszcze o jedną rzecz muszę dopytać, skoro wspomnieliśmy o fundacji, przypomnijmy, Centrum Analiz Propagandy i Dezinformacji. Jeśli chodzi o dezinformację i propagandę, na jakich obszarach, na jakich polach ona się odbywa? Jeżeli chodzi o działania ze strony Federacji Rosyjskiej, najważniejsze kanały, nazywając rzecz wprost, ona odbywa się absolutnie na każdym możliwym kanale, łącznie z synchronizacją tych działań z działaniami służb specjalnych. Czyli to nie jest tak, że po prostu jest jeden kanał, którym wpuszczane jest te materiały propagandowe, dezinformacyjne w polską przestrzeń informacyjną i to jest wszystko. Nie, to są skoordynowane działania, to jest wspieranie grup radykalnych, powiedzmy, to jest działanie na rozbudowanie sieci, sieci tej wpływu w Polsce, ta sieć jest wysoce zdecentralizowana, ona nie jest skoordynowana, to są liderzy opinii w różnych środowiskach, anonimowi blogerzy, armia botów, armia troli w internecie, skoordynowane akcje. To się odbywa każdego dnia na bardzo wielu płaszczyznach i nie ma czegoś takiego. Nawet głównym zagrożeniem przede wszystkim, po pierwsze, to co podkreśla, bym się powołał jeszcze na osobę z tej samej branży, powiedzmy, czyli Marcin Rej, występuje w polskiej przestrzeni informacyjnej, gdzieś pojawia się często w mediach, bardzo często siły polityczne różne to wykorzystują. Oskarżenie o agenturalność i tak dalej. Takie rzeczy trudno jest bardzo udowodnić. I większość osób to są przede wszystkim ofiary propagandy, a nie agenci w rozumieniu tego, w powszechnym rozumieniu tego słowa. I jest to bardzo ważne też, żeby to zrozumieć, tak, że ta propaganda kierowana nawet do młodego odbiorcy, który nie umie jeszcze selekcjonować informacji, powoduje, że ta osoba w pewien sposób automatycznie jako ofiara powiela tą informację w internecie, czyli największe zagrożenie jest po pierwsze wiedza, edukacja i brak tego, tak, na jakimś poziomie. Nieświadomość, to jest podatny grunt po prostu. Tak, i bywa tak, że eksperci czy dziennikarze w swojej pracy niestety powołują się na rosyjskie wrzutki informacyjne, co właśnie to powoduje szkodliwość tej propagandy. Konchita, to radio jest Konchita. W przestrzeni informacyjnej zostaje powielana bez udziału właśnie osób trzecich, tylko idzie siłą rozpędu i wprowadza się chaos, bo jednym z celów rosyjskiej propagandy jest przeniesienie różnych dyskusji, czy w Polsce, czy za granicą, na poziom emocjonalny, że nie ma argumentu. A drugim celem jest podważanie wszystkiego, czyli Amerykanie są źli, wy mówicie, że my jesteśmy źli, Amerykanie też są źli, wy mówicie, że my kłamiemy, Amerykanie też kłamali. I przez analogię stworzenie, że nikomu już nie można wierzyć, że nie ma żadnej prawdziwej informacji, że każdą informację można podważyć. To są skomplikowane działania rozłożone w czasie, ale one przynoszą efekty. Skończył się czas żartów, teraz trzeba naprawdę temu przeciwdziałać. Z punktu widzenia przeciwnika chodzi o to, żeby wykorzystać każdą możliwą szczelinę, począwszy od komentarzy na przykład na forum internetowym, przez finansowanie różnego rodzaju
wielu skrajnych organizacji, skończywszy na działaniach służb socjalnych. Dokładnie tak. Tutaj zamykamy ten temat, chociaż temat jest fascynujący. Mam nadzieję, że do niego jeszcze będziemy wracać. Teraz jednak skupmy się na kwestiach Ukrainy, w szczególności na tym, co dzieje się na wschodzie tego kraju. Rosja przygotowuje się do wojny. Tak alarmują politycy ukraińscy słusznie. Znaczy, trzeba podkreślić dwa ważne konteksty dla wypowiedzi pana Aleksandra Turchynowa. Po pierwsze, to nie była wypowiedź jego na oficjalnym spotkaniu Rady Bezpieczeństwa i Obrony Ukrainy. To nie było spotkanie w świetle kamer. No widzisz, ile jest manipulacji, ile jest oszustwa. Na bazie jakich dokumentów czy analiz przedstawia się bardzo ważną, teraz palącą informację. Niemniej jednak to nie powiedział nieprawdy. Natomiast kontekstem, dlaczego to jest ten kontekst istotny? On to powiedział w Szkole Biznesu Akademii Kijowsko-Mohylańskiej. Powiedział to przede wszystkim do studentów, na spotkaniu ze studentami podczas otwarcia nowego kierunku. I jeżeli mnie pamięć nie myli, to jest strategiczne przywództwo, to powiązane z sektorem obrony Ukrainy, tak? Na otwarciu nowego kierunku studiów. Natomiast należy postrzegać to też jako formę zwrócenia uwagi świata, bo ta informacja dostała się do Polski, tak? Mimo tego, że takie nie do końca właściwe było miejsce, żeby o tym mówić. Jest to przypomnienie do świata i przypomnienie takie na zewnątrz przede wszystkim skierowane o fakty. O faktach. Fakty są takie, że to, że świat przestaje się interesować w jakiś sposób Ukrainą, nie oznacza, że Rosja zmieniła swoją politykę i to zagrożenie realnie istnieje. Drugi ważny kontekst to jest, ja bym chciał przypomnieć tutaj za znajomym dziennikarzem z redakcji portalu polsko-ukraińskiego Poluk.net, Romanem Rakiem. Trzeba pamiętać też bardzo ważny kontekst dla aktywności międzynarodowej, w ogóle władz Ukrainy. Po pierwsze, Ukraina, podobnie zresztą jak Polska, postawiła nie na tego konia w wyborach w Stanach Zjednoczonych. I skandal z doradcą prezydenckim Trumpa, jednym z najlepszych technologów politycznych na świecie, to była informacja, która, chodzi o Van Forda, tak, który prowadził kampanię Wiktora Janukowycza. Informacje na jego temat dostarczyły ukraińskie służby. W związku z tym pozycja ambasadora Ukrainy w Waszyngtonie nie jest za ciekawa w tym momencie i z tym związana jest też zbliżająca się wizyta spikera, czyli przewodniczącego Werchownej Rady Ukraińskiej, który wybiera się z wizytą do Waszyngtonu i celem tej wizyty będzie przede wszystkim właśnie zmiana tego stanu rzeczy negatywnego dla Ukrainy. I to jest drugi kontekst, bo pan Parubi wrócił z Japonii. Czyli rozpoczyna się dyplomatyczna aktywność Ukrainy, dlatego że jest teraz bardzo, bardzo nieprzyjazne dla Ukrainy środowisko, czyli w tym środowisku bardzo trudno jest działać. Mamy Syrię, mamy Koreę Północną, państwa zajmują się różnymi tematami, natomiast tutaj giną ludzie. Ja bym podkreślił, że od początku tylko 2017 roku zginęło 69 żołnierzy ukraińskich, 420 zostało rannych, a w dniu 1 kwietnia weszło nowe zawieszenie broni, to już można mówić w cudzysłowie, bo tylko przez pierwsze dwa tygodnie zginęło 7 osób i 35 zostało rannych. O kontekście atlantyckim za moment. Skupmy się jeszcze przez chwilę teraz na wypowiedzi Turchynowa, który wskazywał na dwa elementy, mianowicie na zwiększenie się liczebności separatystycznych oddziałów w Donbasie, to po pierwsze, i na planowane na najbliższe miesiące manewry rosyjsko-białoruskie. Z drugiej strony pojawia się pytanie, po co Rosja miałaby ryzykować ewentualną agresję wobec Ukrainy, skoro i tak w tym układzie, który funkcjonuje do tej pory, od kilku już lat osiąga swoje cele. Osiąga część swoich celów, ja bym powiedział, że my nie wiemy do końca, jakie są te rosyjskie cele. I to, co wiemy, to, że te cele bardzo często się zmieniają i to, że Rosja może sprawiać wrażenie, że realizuje politykę obliczoną na realizację jakiegoś tam celu, nie oznacza, że nie jest obliczona na realizację zupełnie innego celu. To tyle wiemy na pewno. To, co kolejna rzecz, którą trzeba podkreślić, to, że
Po pierwsze, Rosja zaktywizowała wrogie działania przeciwko Sojuszowi Północnoatlantyckiemu i według szacunków nie tylko ukraińskich analityków, ale według szacunków analityków natowskich, mobilizacja rosyjskiej armii to taka pod kątem ataku na państwa krajów bałtyckich. Te 24-48 godzin. Kolejna rzecz, zwiększenie liczby separatystów z około tych 30 tysięcy do 50 tysięcy, czyli próba pozyskania 20 tysięcy nowych żołnierzy w samych republikach, to jest tylko przecież też tylko jeden z elementów, bo na Krymie stacjonuje 25 tysięcy rosyjskich żołnierzy o bardzo wysokiej gotowości bojowej, które w każdym momencie są w stanie podjąć działania ofensywne. Około 30 tysięcy wojsk na granicy z Ukrainą, a do tego rozbudowa trzech kolejnych dywizji, które nie mają charakteru defensywnego. To są, jedną z tych dywizji jest to dywizja pancerna. To są siły obliczone na atak. Kolejna rzecz, na którą zwracają analitycy Kijowskiego Centrum Badań nad Armią, Konwersją i Rozbrojeniem, to jest to, że rosyjski przemysł także przygotowuje się do jest nastawione na działania wojenne. Pospekulujmy, co w takim razie osiągnęłaby Rosja, ryzykując otwarty konflikt zbrojny, na przykład z Ukrainą? No, ja bym tutaj postawił pytanie, co znaczy otwarty konflikt zbrojny, w sensie takim, jak on mógłby wyglądać, bo cele rosyjskie mogą być różne i ja tutaj bym się powołał też na publiczne wypowiedzi jednego z głównych rosyjskich ideologów, czyli pana Dugina, który od lat postuluje nie zdobycie Ukrainy, rozczłonkowanie Ukrainy, czyli ten otwarty. Ukraińscy analitycy potwierdzają jedną rzecz. W tym obecnym kształcie Rosja nie jest, te wojska przygraniczne, te, które są stacjonują w pobliżu Ukrainy, one nie są, nie sprawiają wrażenia na chwilę obecną, że one są, że Rosja dąży do podjęcia otwartego konfliktu. Tylko że Rosja jednocześnie zwiększa swoją aktywność taką dywersyjną na terytorium całej Ukrainy. I to wydarzenie sprzed miesiąca, blokada drogi przez rzekomych Polaków, tak? Szereg różnych konferencji, bo większość z nich się na szczęście nie odbyło, w której znowu Polacy rzekomo z obwodu lwowskiego czy z Lwowa domagają się autonomii. Czy te kampanie dezinformacyjne, one są na razie były skierowane na rosyjskojęzycznego odbiorcę, odbiorcę z Ukrainy, ale zamach na konsulat polski w Łódzku, to jest już działalność terrorystyczna. I w tym momencie do tego mamy jeszcze różne struktury jakieś tam zwerbowane na terytorium Ukrainy, które regularnie SBU wyłapuje oczywiście i udaremniło dużą liczbę zamachów. To jednak pokazuje, że te działania nie będą w takim kształcie, jak my się możemy spodziewać. Jednego dnia na przykład zostanie podjęta decyzja i wszystkie dywizje rosyjskie ruszą nagle na Ukrainę. To może mieć zupełnie inny obraz i tutaj jest kontekst międzynarodowy. Także Rosja może czekać na odpowiedni moment na arenie międzynarodowej. Teraz mamy problem z Syrią i z polityką. Znaczy, dla Moskwy jest problemem są decyzje Trumpa odnośnie aktywności w Syrii, ale tu się pojawia jeszcze Korea Północna. Tylko że może być taki moment, wybory zaraz we Francji mamy. Może być taki moment, kiedy naprawdę stałoby się, byłoby jakieś tąpnięcie w tych relacjach jakichś wewnątrz, na przykład NATO, tak? Albo Chiny, Stany Zjednoczone. I byłby to moment, w którym Rosja byłaby gotowa w ciągu 24 czy tych 48 godzin prowadzić taką liczbę wojsk na terytorium Ukrainy, że świat tak czy inaczej by nie zwracał na to uwagi. To jest jedno z większych takich zagrożeń. Czyli utrzymywanie gotowości bojowej też jest realizacją jakiegoś celu. W każdej chwili Rosja ma taki instrument nacisku na Kijów i oprócz tego jeszcze Kijów stawia, to nie tylko to ogranicza działanie możliwości prowadzenia polityki zagranicznej dla Kijowa, tak? Ale jeszcze ten kontekst cały międzynarodowy. On już jest niedobry dla Ukrainy i w mojej skromnej ocenie Polska powinna wykorzystać ten moment, bo Ukraina potrzebuje teraz sojuszników bardziej niż kiedykolwiek. Można by z pewnością było coś ciekawego ubrać na tym wsparciu dyplomatycznym. Natomiast cele mogłyby być różne, bo na przykład ja nie jestem w stanie osobiście sprognozować, jaka była wartość, jakby się to odbiło na wartości na przykład ropy.
Taki atak. Pan wspomniał o wyborach do Francji, to już w najbliższą niedzielę, za dwa dni, a za nami referendum w Turcji. To również może się przełożyć na pewne napięcia w ramach Paktu Północnoatlantyckiego. Ale skupmy się jeszcze przez chwilę na Ameryce. Pan mówi, że pozycja ambasadora ukraińskiego w Waszyngtonie najlepsza w tej chwili nie jest. Z drugiej strony jednak Trump chyba sprawdził swego rodzaju niespodziankę, bo przed kilkoma miesiącami jeszcze pojawiały się różnego rodzaju dyskusjach, scenariusze, które pokazywały nowego amerykańskiego prezydenta, który pada w objęcie Władimira Putina i razem przehandlowują kwestię Ukrainy na rzecz miłości rosyjsko-amerykańskiej. Tak się jednak nie stało. Znaczy to, że na świecie rządzi jakaś wersja tego, co nazywamy realpolitik, tak? To nie znaczy, że różne deale jeszcze nie zostaną zrobione w jakiejś przyszłości. Natomiast na pewno zachowanie, jeżeli chodzi o Syrię, decyzję nowego prezydenta Stanów Zjednoczonych, dla wielu mogły być potężnym zaskoczeniem. Natomiast nie jest jeszcze nic przesądzone, tak? I naprawdę bardzo dużo, bardzo szybko, wystarczy sobie wyobrazić, około, między, według różnych szacunków, no, tylko w Azji, na przykład centralnej, obywateli rosyjskich, od 2 do 4 tysięcy bojowników Państwa Islamskiego. Wystarczy sobie wyobrazić, że ostatnio był zamach w Petersburgu. Wystarczy sobie wyobrazić, co by było, gdyby takie zamachy, takie wydarzenia, takie zagrożenie wewnątrz Rosji zaczęło wzrastać. Z jednej strony mogłoby doprowadzić do spadku zainteresowania Ukrainą. Z drugiej strony mogłoby podnieść, ułatwić działania propagandowe i dezinformacyjne, gdzie rosyjskie społeczeństwo naprawdę nie ma dostępu do informacji. Ono po prostu nie przetwarza tych informacji. I mogłoby wśród polityków, czy wśród różnych kręgów decyzyjnych, mogłoby wzrosnąć wola do eskalacji napięcia z Ukrainą. To jest szereg różnych. I w tym momencie też Rosja mogłaby wykorzystać efekt bycia ofiarą zamachów terrorystycznych, tak? Czyli Rosja wydaje na propagandę więcej pieniędzy niż wszystkie państwa natowskie razem wzięte, i to jeszcze 1000 razy więcej. W związku z tym ta machina propagandowa, jej świadomość nie jest jeszcze taka w społeczeństwach Zachodu, jak powinna być, powiedzmy. Ona na pewno wzrasta, tylko moim zdaniem zbyt powoli. Natomiast to, co byłaby w stanie zrobić Rosja, żeby przykryć niektóre działania, albo żeby odwrócić uwagę, to my nie jesteśmy sobie w stanie nawet na chwilę obecną tego wyobrazić. To wsłuchajmy się jeszcze w jeden głos amerykański. Tym razem to nie prezydent Donald Trump, tylko ambasador USA w Polsce Paul W. Jones, który mówi, że obecnie obowiązującym i wspieranym przez USA formatem rozmów w sprawie konfliktu na Ukrainie jest format normandzki. Czyli Francja, Niemcy, Rosja i Ukraina. Wygodne rozwiązanie dla Stanów Zjednoczonych, najwygodniejsze. Bez boku. Na chwilę obecną z wielu względów pewnie tak. Z punktu widzenia Stanów Zjednoczonych, tylko że też trzeba podkreślić, że od początku konfliktu Stany Zjednoczone przekazały w takiej czy w innej formie pomoc Ukrainie w wysokości 600 milionów dolarów. Czyli Stany Zjednoczone tak naprawdę nie stoją z boku i to, że byli tam polscy instruktorzy, kanadyjscy instruktorzy, amerykańscy instruktorzy, którzy pracują, między innymi, tak, którzy pracują, tak samo Wielka Brytania, Sojusz Północnoatlantycki pokazał też, w mojej ocenie, Sojusz Północnoatlantycki zareagował lepiej i skuteczniej niż zrobiła to Unia Europejska. I ta pomoc naprawdę jest realna dla Ukrainy, jeżeli chodzi o to wsparcie polityczne, powiedzmy, z tego obszaru wojskowego. Czyli Stany Zjednoczone do końca nie stoją z boku, natomiast my też nie wiemy, co się dzieje na zaplecze. My nie wiemy, jakie decyzje, o co walczą Stany Zjednoczone w walce dyplomatycznej, tak? I co się dzieje zakulisowo, jakie cele sobie stawia, jakimi informacjami dysponują liderzy państw zachodnich, jakimi informacjami dysponuje na przykład otoczenie Władimira Putina. Czyli nie wiemy do końca, w jaką stronę będzie to zmierzać, natomiast ten działania dyplomatyczne może wygodniej jest stanąć na tę chwilę, mieć wolne ręce, powiedzmy,
jest tam pewny, że Rosja nie zgodziłaby się kategorycznie, tak, na zmianę tego formatu. My też tego nie wiemy, jakie ultimatum zostały postawione, czy takie próby były podejmowane na zasadzie nieoficjalnej wcześniej. Natomiast dla Ukrainy to nie są dobre stanowisko Stanów Zjednoczonych. No oczywiście w sposób zrozumiały nie jest dobry, ponieważ format normandzki nie działa. Te zawieszenia broni, które są nieustannie robione, łamane przez stronę rosyjską i te jeszcze działania, które Rosjanie wykorzystują na Ukrainie, to jest też wykorzystanie cywili i ostrzeliwanie ukraińskiego terytorium z terytorium, gdzie z lokalizacji cywilnych, lokalizacji, czyli... W tym miejscu niestety musimy się zatrzymać, ale z pewnością jeszcze do tematu wrócimy. Naszym gościem był dziś dr Adam Lelonek, prezes, przypomnijmy, Centrum Analiz Propagandy i Dezinformacji. Bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję również. Mam niespodziankę dla klientów kupujących telewizory na raty. Są w sukierniczce. Jedną ratę gratis. Ale się zdziwią, gdy się dowiedzą. Niespodzianka. Kup na raty telewizor Sony Bravia 65 cali 4K Ultra HD Android TV za 8999 zł. A my zapłacimy jedną z twoich rat. W internecie masz telewizor. O, co ci pieniądze wydałem. Technologia tak ma. Red Blocker? Pewnie, że znam. Genialny. Mam wrażliwą skórę, a ona potrzebuje delikatnej, lecz specjalistycznej opieki. Krem na dzień Red Blocker łagodzi podrażnienia, a zielony pigment kryjący natychmiast maskuje zaczerwienienia. Ja mam skórę naczynkową i też używam kremu na dzień Red Blocker. Wzmacnia naczynka i zapobiega ich pękaniu. Świetnie nawilża. Działa przeciwzmarszczkowo i ma filtr przeciwsłoneczny. Nigdy go nie zamienię. Red Blocker z myślą o skórze wrażliwej i naczynkowej. Dostępny w aptekach. Zbieraj siły na wielkie czyszczenie magazynu w Media Expert. Na przykład laptop Lenovo Intel Core i5, grafika 2 giga, podświetlana klawiatura za jedyne 2499. Kto ostatni do gabinetu? Ja tylko na chwilę, po receptę na żylaki. Na żylaki? Przecież na tabletki Rostil już nie potrzeba recepty. Mnie Rostil zawsze pomaga, bo działa na obie przyczyny żylaków. Osłabione żyły i zakrzepy. Czyli to Rostil do apteki? Rostil działa na obie przyczyny żylaków. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża twojemu życiu lub zdrowiu. Kalcjum do bezilaty 250 mg. Przeciwwskazania na wrażliwość na którykolwiek składnik leku. Aflofarm. Nie ma co płakać nad pękniętym smartfonem. Przyjdź do MediaMarkt po nowy smartfon, a dostaniesz folię lub szybkę ochronną wraz z montażem. Bo zamiast płakać po szkodzie, lepiej chronić zawczasu. MediaMarkt. Autopromocja. Polskie Radio 24. Interesują nas tajemnice polityki i kulisy najważniejszych zdarzeń. Jerzy Jachowicz i Agaton Koziński. W każdą niedzielę o godzinie 16.30 rozmawiamy o tym z naszymi gośćmi w programie Dwóch na Jedną. Autopromocja. Jest 17. Polskie Radio 24. Informacje dnia. Identyfikacja zamordowanych przez komunistów żołnierzy wyklętych to przywrócenie godności i spełnienie państwowego obowiązku, oświadczył prezydent Andrzej Duda. To w ten sposób państwo przywraca godność sobie, że o nich pamięta, że oddaje im ten honor. Nie planuje odwołać Antoniego Macierewicza z funkcji ministra obrony narodowej, poinformowała premier Beata Szydło. Bardzo wyraźnie podkreślam, że nie ma w tej chwili dyskusji o zmianach polskich rządów. Polska potrzebuje wysoko wykwalifikowanych kadr, które nie są obojętne losy kraju, powiedział wicepremier Mateusz Morawiecki. Manipulacje. Gdybyśmy budowali tą Polskę naszych marzeń, to właśnie państwowców, ale państwowców, którzy są fachowcami. W Polskim Radiu 24. Informacje dnia. Adrianna Calińska-Czaniecka, zapraszam. 12 żołnierzy niezłomnych spocznie wreszcie pod własnym nazwiskiem. Instytut Pamięci Narodowej ujawnił tożsamość kolejnych ofiar komunistycznego terroru, bestialsko zamordowanych i pogrzebanych w dołach śmierci w Białymstoku, Kielcach i Warszawie. Tematem zajmuje się reporterka Polskiego Radia 24 Ewa Wasążnik.
Dzięki pracy IPN po prawie 70 latach od nocy stalinowskiej kolejni bohaterowie będą mogli spocząć we własnym grobie pod własnym nazwiskiem. Jest wśród nich Marian Pilarski. Zasługi jego i jego kolegów wspominał dziś wnuk Dariusz. Nazywamy ich bandytami, zakrytymi karłami reakcji. Ale właśnie to ci bandyci bronili naszej ojczyzny przed terrorem komunistycznym, sługusami Moskwy i zdrajcami Polski. Prezydent Andrzej Duda jest pełen uznania dla bohaterów i ich rodzin. Przywracanie im tożsamości i godny pochówek traktuje jak zadanie najwyższej wagi. Państwo wreszcie może pochylić głowę, nie przywracając honor i godność tym, którzy będą mogli zostać pochowani. To w ten sposób państwo przywraca godność sobie. Drogą do tego są prace pod kierunkiem profesora Krzysztofa Szwagrzyka z IPN, który kontynuuje poszukiwania m.in. na warszawskiej Łączce. Każdy będzie w naszej pracy ujawniane kolejne fragmenty szczątków ludzkich. I zawsze są to bardzo zniszczone szczątki, ale one są. I to jest najważniejsze. Badania na Łączce mają się zakończyć w czerwcu. Ewa Wasążnik, Polskie Radio 24. Premier Beata Szydło powiedziała, że nie ma zastrzeżeń do zmian wprowadzanych w Krajowej Radzie Sądownictwa. Szefowa rządu mówiła, że nie uważa, by w projekcie OKRS powinny być wprowadzane zmiany. Jest to projekt, który jest przez rząd akceptowany, natomiast toczą się nad nim prace, więc zawsze w czasie prac parlamentarnych, w czasie dyskusji jakieś propozycje mogą się pojawić, ale ja na tym etapie nie mam żadnych zastrzeżeń. Premier Beata Szydło powiedziała również, że nie planuje odwołać Antoniego Macierewicza z funkcji ministra obrony narodowej. Bardzo wyraźnie podkreślam, że nie ma w tej chwili dyskusji o zmianach w polskim rządzie. O jakichkolwiek zmianach w rządzie czy konstrukcjach rządu nie opowiada się, tylko po prostu się je przeprowadza. Projekt zmian w KRS przewiduje m.in. powstanie w Krajowej Radzie Sądownictwa dwóch izb oraz wygaszenie po 30 dniach od wejścia noweli w życie kadencji jej 15 członków sędziów. Następców wybierałby Sejm. Będzie większa armia i więcej pieniędzy na jej modernizację. Projekt ustawy w tej sprawie pojawił się na stronach Rządowego Centrum Legislacji. Czytamy w nim, że wydatki na wojsko będą rosły stopniowo od 2019 roku do 2,5% PKB do 2030 roku. Projekt zakłada też zwiększenie liczebności armii. NATO stawia swoim państwom członkowskim wymóg finansowania armii na poziomie 2% PKB. Jednak nie wszystkie kraje sojuszu spełniają te wymogi, w przeciwieństwie do Polski. Jarosław Gowin uważa, że Polska wpadła w pułapkę przeciętnego przywództwa. Zwracając się do uczestników Kongresu Liderów Rzeczpospolitej w Warszawie, wicepremier minister nauki i szkolnictwa wyższego powiedział, że nasz kraj musi się wydostać nie tylko z pułapek przeciętnego wzrostu czy dochodu. My wpadliśmy w pułapkę przeciętnego przywództwa. Wiele rzeczy po 1989 roku nam się udało, natomiast nie stworzyliśmy modelu formacji elit. Rozwijają się tylko te narody, które mają silne, prężne elity. Wicepremier, minister rozwoju i finansów Mateusz Morawiecki wskazał, że Polska potrzebuje też wysoko wykwalifikowanych kadr, którym nie są obojętne losy kraju. To, czego Polska dzisiaj potrzebuje najbardziej, żebyśmy budowali tę Polskę naszych marzeń, to właśnie państwowców, ale państwowców, którzy są fachowcami. Fachowców państwowców. Fachowców w swoich dziedzinach. Fachowców informatyków, fachowców humanistów, fachowców ekonomistów, prawników, którzy chcą czegoś więcej, bo w końcu tworzą tą elitę przyszłości. Uczestnicy Kongresu Liderów Rzeczpospolitej mają okazję spotkania polityków, przedsiębiorców, a także wzięcia udziału w warsztatach dotyczących rozwoju zawodowego. Tysiące wiernych będzie mogło uczestniczyć w kolejnej edycji rekolekcji Jezus na Stadionie z udziałem charyzmatycznego księdza Johna Bashbory 1 lipca na Stadionie Narodowym w Warszawie. Takie niecodzienne spotkanie katolików jest sposobem mówienia o swojej wierze i formą nowej ewangelizacji, której inicjatorem był Jan Paweł II, podkreślił arcybiskup Henryk Hozer. To jest nowy format duszpasterski, prowadzony przede wszystkim przez ostatnich papieży. Nie do pokonania jest Jan Paweł II, który gromadził ogromne tłumy, tak w Manili na Filipinach, 4 miliony ludzi. Trwają zapisy na rekolekcję, a ich organizatorem jest diecezja warszawsko-praska. Dzisiaj do końca dnia na ogół pochmurno i deszczowo, a w górach możliwy śnieg. Temperatura od 6 stopni na północnym wschodzie do 12 na Dolnym Śląsku i Pomorzu Zachodnim. Wiatr zachodni umiarkowany i dość silny, miejscami porywisty, na wybrzeżu w porywach do 80 km na godzinę. Polskie Radio 24. Słowem wszystko. Reklama.
co dwie okazje, to nie jedna. Więc w Lidlu nowe okazje pojawiają się aż dwa razy w tygodniu. I na przykład zawsze od czwartku są mega okazje z żółtej gazetki. Już teraz świeża ryba dorada patroszona 2,59 za 100 gramów, 2,59. I wybrane lody Balino i Gelatelli aż do 40% taniej. Do 40% taniej. Regulamin dostępny na www.lidl.pl. W Lidlu nowe okazje aż dwa razy w tygodniu. Każdy z nas zna kogoś, kto chrapie i nic dziwnego, bo na tę dolegliwość cierpi aż około 13 milionów Polaków. Zgadza się. Wielu moich pacjentów ma problem z chrapaniem. Polecam im wyrób medyczny Desnoran. Desnoran? Tak. Spray do nosa Desnoran działa na najczęstszą przyczynę chrapania. Bardzo wysoką skuteczność działania Desnoranu potwierdziły badania kliniczne. W takim razie powtórzmy to jeszcze raz. Desnoran. Skuteczne rozwiązanie na chrapanie. Zbieraj siły na wielkie czyszczenie magazynu w Media Expert. Na przykład telewizor Smart Philips 4K Ultra HD za jedyne 1899 zł. Siwe włosy to nie koniec świata, ale przyznasz, że dodają lak. Spróbuj to zmienić. Kup w aptece szampon DX2 w srebrnej tubie. DX2 zawiera fitopigmenty, które stopniowo przywracają naturalny, ciemny kolor włosów. Zmień swój szampon na DX2 i sam zdecyduj, na ile lat wyglądasz. Już teraz mega kumulacja w Lotto. 23 miliony złotych. Weź los w swoje ręce i zostań milionerem. Wygraj 23 miliony złotych w mega kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto. To była reklama. Jest 17:08. Polskie Radio 24 zaprasza na debatę dnia. Dzień dobry Państwu, Łukasz Zborowski. Witam w debacie dnia. Gośćmi Polskiego Radia 24 są dzisiaj Edyta Hołdyńska, Tygodnik do Rzeczy. Dzień dobry, witam. Mikołaj Wójcik, Fak. Dzień dobry. Jest też z nami telefonicznie pan Eryk Mistewicz, konsultant polityczny, publicysta. Witam, dzień dobry. Szanowni Państwo, chciałbym zacząć od tego, co jest największym wydarzeniem od wczoraj wieczora. To jest zamach w Paryżu. Przypomnę, że zamachowiec z broni maszynowej ostrzelał policjantów, zabił jednego funkcjonariusza, dwóch ranił. Wiemy tyle, że to islamski radykał Karim C., który został zastrzelony przez policję na miejscu. Dziś podobno na policję zgłosił się inny mężczyzna związany z zamachem. Pierwszą rzeczą, którą chciałbym poruszyć, chyba jest to, że według informacji zagranicznych ten zamachowiec wcześniej był już skazany za zabójstwo i karę 20 lat więzienia, zabójstwo policjanta i karę 20 lat więzienia zamieniono mu za dobre sprawowanie, czy też rokujące na to, że będzie się lepiej zachował, do 5 lat więzienia. I oto mamy efekt. Czy to nam coś mówi o Francji, panie Ryku? Jeszcze jest gorzej niż pan to mówi, ponieważ mieliśmy do czynienia z trzema atakami na policjantów od wykonania tego samego człowieka. Za pierwszym razem zaatakował policjanta i został wypuszczony. Za drugim razem zaatakował innego policjanta. Zatem za pierwszym razem zawieszono mu karę. Za drugim razem zaatakował innego policjanta, odwieszono mu karę, trafił na krótko do więzienia, relatywnie na krótko, no i najwyżej zaczął strzelać. Więc to pokazuje bezwład państwa francuskiego, niestety. Tu trzeba się zgodzić z tymi i politykami, i komentatorami, którzy mówią, że tego typu niedoskonałość systemu wychodzi w momentach kryzysowych. Do przewidzenia było trochę to, że coś się wydarzy przed wyborami, tu przed pierwszą turą. Ale wydawało się też, że jest to trochę pod kontrolą, bo policja między innymi aresztowała dwóch mężczyzn podejrzewanych o przygotowywanie zamachu w innym mieście. Wydawało się, że te służby trochę trzymają rękę na pulsie. Okazało się, że Nie, to nie jest możliwe. W tej chwili nie jest możliwa na przykład ochrona 69 tysięcy lokali wyborczych w momencie, kiedy jest do dyspozycji na dzień wyborów 50 tysięcy policjantów. Więc mamy do czynienia z sytuacją taką, że państwo francuskie nie daje sobie rady. Tam jest jeszcze jeden dodatkowy też problem z tym, że zradykalizowana część społeczności muzułmańskiej może liczyć w jakiejś części na wsparcie spółdzielników. Są przecież te dzielnice
Marty i podparyjskie i Lil, do których ani straż pożarna, ani pogotowie ratunkowe, ani policja jechać nie może, bo tam panują inne już zasady. No i to wszystko wychodzi w takich momentach jak kampania wyborcza. No i oczywiście wpływa na wybory, na politykę. No właśnie chciałem Państwa zapytać też w studio, bo o ile o wcześniejszych tematach mogliśmy mówić głównie jednak w kontekście problemu imigracji i radykalizowania się imigrantów, czy to nawet tych, którzy już są w drugim pokoleniu, o tyle tutaj trudno nie zauważyć, że dzieje się to tak naprawdę bardzo blisko polityki, że już w niedzielę są wybory, pierwsza tura wyborów prezydenckich we Francji, od dzisiaj wieczora będzie już mówiła cisza wyborcza i tuż, tak wycelowany zamach tuż przed tym musi wpłynąć na, czy raczej wpłynie na to, co się dzieje na scenie politycznej. Ja przypomnę, że do zamachu te sondaże rozkładały się tak, że centrysta Macron miał między 23-25% poparcia, teraz to jest około 23,5%, bo już jest najnowszy, świeży sondaż. Skrajnie prawicowa, przedstawicielka skrajnie prawicowego Frontu Narodowego Marine Le Pen miała też między 22-23% poparcia. Były premier François Fillon miał 19-20%, no i skrajnie lewicowy Mélenchon, który proponuje między innymi 100% podatek dla najbogatszych, miał około 19% poparcia. Czy możemy podejrzewać, że to jest zamach wycelowany w to, żeby trochę przebudować poparcie dla kandydatów w nadchodzących wyborach, gdy ta Chłodyńska? Możemy oczywiście z całą pewnością to zakładać, chociaż z drugiej strony jaki byłby cel tego zamachowca? Przecież on właśnie chyba wolałby, żeby we Francji nadal rządziła lewica, no bo wtedy może nadal ściągać swoich znajomych do kraju, może nadal planować kolejne ataki i to wtedy działa jakby na jedną korzyść. Jeżeli robi coś takiego przed wyborami po to, aby wybory wygrała Marine Le Pen, no to on wtedy sobie strzela w stopę. Więc jakby logiki można tutaj szukać, ale w ogóle no, przy terroryzmie logiki szukać na próżno. W ogóle terroryzm lewacki, takie dzisiaj usłyszałam określenie. Być może coś w tym jest. Możemy na razie tylko zakładać jak zawsze przy takich sytuacjach. No właśnie, chciałem zapytać, kto może zyskać po tym zamachu, bo ta sytuacja nie jest tak oczywista. Nie jest oczywista, oczywiście. To jest też tak, że ja myślę, że tak terroryzm po prostu zawsze wyszukuje takie momenty, w których jest na nim szczególnie głośno. I o tych zamachów ostatnio mieliśmy dużo, ale wiadomo było, że oczy całego świata skierowane są w tych dniach na Francji. Jeżeli cokolwiek tam się wydarzy, o tym będzie się mówiło szczególnie dużo i szczególnie taki atak zostanie nagłośniony. Zawsze taki był cel terrorystów, żeby o tym ataku było jak najgłośniej, żeby wszyscy się bali, żeby się zastanawiali, a może jednak te wybory odwołać jeszcze do Francji. Jest taka możliwość. Na razie kandydaci odwołani swoje ostatnie wiersze. Jest jakaś destabilizacja. No najważniejsze jest to, że jest destabilizacja. Czy to może zwiększyć czyjeś szanse? No pewnie co politolog to będzie miał swoją teorię, tak? Ja pamiętam u nas w 2005 roku, kiedy były wybory prezydenckie i była tak zwana sprawa geobombera, tak? Czyli kogoś to podłożył, fałszywe ładunki. No i jeszcze przekonywali, że to nie była akcja sztabu Lecha Kaczyńskiego, ponieważ on jako szeryf był wtedy prezydentem Warszawy, mógł pokazać, jaki jest sprawny i tak dalej, a drodzy przekonywali, że dokładnie przeciwnie. No co politolog, to pewnie będzie miał swoje teorie i pewnie będzie udowadniał też w niedzielę wieczorem, że właśnie tak jak sądził, ma rację, ponieważ ci weszli, a ten miał lepszy wynik, a ten miał gorszy wynik. Ale spróbujmy się zastanowić. Marine Le Pen już po zamachu zaczęła na tym bębenku wygrywać i powiedziała, że od 10 lat rządy socjalistów i konserwatystów robiły wszystko, aby Francja przegrała wojnę z terroryzmem. Wezwała Francuzów do przebudzenia tysiącletniej duszy naszego narodu, która jest w stanie przeciwstawić się krwawemu barbarzyństwu i przeciwstawić mu determinację, który nikt nie zastraszy. Widać, że próbuje tę sytuację ona wykorzystać. Natomiast to nie jest wcale takie oczywiste, ponieważ pytanie, jak Francuzi to odbiorą, ponieważ z jednej strony mogą potrzebować teraz kogoś, do kogo mogą się uciec, jakiegoś silnego przywódcy, być może Fillon był premier, czyli będzie taki jawił, a oczywiście Marine Le Pen jest
jest naturalnym jakby takim kandydatem dla tych ludzi, który odrzuca imigrację i chce uszczelnienia granic, ale równocześnie Marine Le Pen to jest osoba, która proponuje izolacjonizm, odłączenie się od Unii i wyjście z NATO. Panie Eryku, do kogo mogą przepłynąć głosy elektoratu? Nie, zgodzę się z tą opinią, pani redaktor, że lewacki terroryzm i że tak naprawdę nie ma sensu, aby Marine Le Pen dochodziła do władzy z punktu widzenia terrorystów islamskich. Nie zgadzam się z tą opinią dlatego, że im większy bałagan we Francji, a wybór Marine Le Pen i później zwycięstwo Frontu Narodowego w wyborach parlamentarnych, a więc Frontu Narodowego, oznaczałoby wojnę domową we Francji, to jest oczywiste. Jeżeli Marine Le Pen chciałaby wprowadzić chociażby część zapowiedzi swojej polityki, natychmiast mamy zrewoltowane nie tylko przedmieście, ale wręcz główne dzielnice miast, zrewoltowane w stopniu takim, na którym żadne siły policyjne, wojskowe, specjalne nie są w stanie sobie z tym poradzić. I z punktu widzenia terrorystów właśnie dojście Marine Le Pen do władzy i wojna domowa we Francji byłaby wymagana scenariusza, więc to jakby błąd w rozumowaniu, moim zdaniem. No a druga rzecz, to o czym mówi Mikołaj Wójcik, twierdząc, że to policja lekka, to inne zdanie, to też się z tym nie zgodzę, ponieważ mamy bardzo twarde dane w Paryżu, które pokazują, w jaki sposób ten przepływ elektoratu może nastąpić, w jaki sposób może nastąpić mobilizacja elektoratu na rzecz kogo, na czyją rzecz. Jakie dwa elementy podstawowe, które zagrały w tej chwili po tej nocy strachu, to jest pierwsza rzecz, że Polska nie ma pomysłu. I ten argument gra na Marine Le Pen w naturalny sposób, czyli gra przeciwko wszystkim, którzy uczestniczyli w rządach socjalistów wcześniej, czyli gra przeciwko Macronowi, przeciwko Amonowi, to naturalne. No i drugi element, który jest bardzo ważny, który wychodzi z takich pogłębionych badania, że ważne jest doświadczenie lidera politycznego, czyli nie sympatyczny, bardzo fajny chłopak, internet obiegła taki spis z Emmanuelem Macronem podrzucającym butelkę w taki sposób, że rzuca butelkę i ta butelka staje, nie przewraca się, tylko staje na swoim miejscu. Bardzo sympatyczny gag sympatycznego chłopaka, tylko że tego typu sympatyczny chłopak na tak poważną sytuację, o której noc strachu nam przypomniała tutaj we Francji, no to byłoby nieporozumienie. Odpowiadając najkrócej jak się da i też prognozując co do tego, co będzie do drugiej tury. Marine Le Pen i Konfrontują. To jest w tej chwili najbardziej oczywiste, co widać w twardych danych dotyczących przepływu elektoratu, z którymi mamy do czynienia. Czy to będzie też wpływało na atmosferę w ogóle w Europie? Bo mamy tu serię zamachów, to nie jest tylko Francja, tylko niedawno także Szwecja i Niemcy. Zagrożenie terrorystyczne właściwie w Europie są ostrzeżenia przyjmują tego, co się dzieje w Afryce. Jest bardzo wiele krajów w Europie, do których Polska nie zajrzeć, to zagrożenie jest bliskie. Czy to będzie, nie pójdzie, wpłynie na nas też, na przykład w Polsce, na nastroje, jak państwo uważacie? Edyta Chomińska. Także ten wymiot to tutaj dostał. Nie przekłada się to, tak jak pan redaktor powiedział przed chwilą. Dali mu popalić, bo wszyscy mu z pracy uciekają. Jest dużo pracy, ale ludzie mają swój honor i nie chcą pracować. Nie można tego tolerować. Trzeba. Jeżeli mobbinguje, jeżeli stalkinguje, jeżeli po prostu atakuje bez rozumu, bo tu mało psychologii, no to ludzie uciekają z pracy. Przecież ten Stasio to wezwał, Strasz.
wezwał straż, bo się bał tego wynia. Bał się, że przyjdzie, go pobije, no to wezwał policję. Ja mówię, Stasiu, on samo to, że tak gada, to jest okropny. Mieszkają z tymi ludźmi, żyją z tymi ludźmi, mają każdy tak, sąsiada, tak, bardzo dziękuję, ich jest tam tylu. Chodzi mi o to, że po prostu dziękuję, jakby traktują ich jak normalnych ludzi. Ale też we Francji od 2015 roku przeszedł, że zamachy zginęło 239 osób. Dwa lata to pokaźna liczba, no taki zamach w połowie roku ubiegłego lipca. Czy państwo w ogóle dostrzegliście, nie tylko we Francji, ale w Europie, jakikolwiek pomysł polityków na to, co z tą sytuacją, którą mamy obecnie, czyli po tym dopływie imigrantów, czy po tym, jak przez wiele lat polityka asymilacji się nie udawała, czy ktokolwiek, czy przypomnijcie sobie państwo słowa jakiegokolwiek przywódcy, który miałby jakikolwiek konkretny pomysł, jak tę sytuację rozwiązać, panie Eryku? Przypomniał mi się karcze. Karcze, czyli takie urządzenie do pod ciśnieniem do zmywania brudów z ulic. Jeżeli państwo wytężycie pamięć, przypomnijcie sobie rok 2007-2008 i urzędowanie Nicolasa Sarkoziego, który na takim zrewoltowanym osiedlu pod Paryżem, gdzie butelki w jego stronę leciały, powiedział, że weźmy karczem i was tutaj wszystkich zderatyzuje wręcz. No tego typu myślenie polityczne jest obecne gdzieś w tych krajach, które już dochodzą do granic, dochodzą do tego poziomu, że wrócę do tej myśli, że jeżeli będziemy mieli w drugiej turze Marine Le Pen i François Fillona, to będziemy mieli do czynienia z wariantem albo twardy kurs na terroryzm islamski, wykonanie Marine Le Pen, co oznacza wojnę domową, albo kurs miński, ale stanowczy, wykonanie François Fillona. François Fillon był premier, ale też autor bardzo fajnych dwóch książek na temat terroryzmu islamskiego i tego, w jaki sposób należałoby bardzo twardo, bardzo zdecydowanie położyć kres chociażby temu, żeby nie dochodziło do takich sytuacji jak ostatnio. Jeżeli dobrze przeanalizujemy tę dwójkę zatrzymaną w Marsylii parę dni temu, tych sprawców, którzy 19 tysięcy w Danii, czy w Belgii, że oni jeden i drugi podejrzanych, no to ile jest niezłapanych na podejrzanych do rodzaju ośrodka reedukacyjnego. I tam mieli się reedukować. Tam, jak się wyreedukować i być porządnymi, fantastycznymi Francuzami, Europejczykami, no tam się po prostu zradykalizowali. I tam poznali się i potem przygotowali zamach. Więc to pokazuje, że tego typu systemy, no po prostu oczywiście jeszcze takie przekonanie, że względy techniczne, bariery, bramki pirotechniczne, to wszystko może nas ochronić. Nie, to nas nie ochroni też sensownej, twardej, zdecydowanej, ostrej polityki opartej na tożsamości Europejczyków. To o tym mówi Sarkozy, o tym mówi Fillon, o tym mówi Alain Juppé. O tym, w jaki sposób mówi Marine Le Pen, ale tu bym się bał. Bałbym się bardzo tej kandydatury. Bałbym się, gdyby Marine Le Pen weszła do drugiej tury, niezależnie od tego, kto z nią by wszedł. To jest naprawdę bomba dla Francji, dla potencjalnie wojny domowej we Francji. Dziękuję bardzo. Przypomnę, że połączeniem telefonicznym rozmawiał z nami w debacie dnia dzisiaj Eryk Mistewicz, konsultant polityczny. My przejdziemy teraz do sprawy krajowej. Opozycja w Sejmie chciała debatować o ustawie, nazwijmy to dezubekizacyjnej w dyplomacji. Nie przypomnę, o co chodzi. To byli współpracownicy organów bezpieczeństwa PRL mają stracić możliwość pracy w dyplomacji. Ma to dotyczyć osób, które do 31 lipca 1990 roku pracowały lub pełniły służby, albo były współpracownikami takich organów bezpieczeństwa państwa. Stosunki pracy z tymi osobami wygasną po wejściu w życie takiej ustawy, ale też członkowie ich rodzin, którzy pracują w dyplomacji, będą musieli składać oświadczenia lustracyjne. Czy polskiej dyplomacji potrzebne jest takie oczyszczenie, Mikołaj Wójcik? Czy ja jestem w ogóle przeciwnikiem odpowiedzialności zbiorowej? Oczywiście, że klęską
państwa polskiego było to, jak na przełomie PRL-u i III RP dokonano weryfikacji. No ale i dokonano. Czyli państwo polskie usankcjonowało, że wzięło tych złych, wyrzuciło, a tych, którzy tych wzięło, to uznało, że jednak oni są godni pełnić służbę teraz w państwu o nazwie III Rzeczpospolita. Nie wszyscy się z tym zgadzają, że tak to się odbyło. Ja mówię tylko na temat tego, że oczywiście to było bardzo ułomne i proces ilustracji w Polsce został przełożony bardzo źle. Efekt jest taki, że przecież mija 27 lat i my cały czas pojawiają się sprawy, ujawniamy agenta. Po 27 latach my ujawniamy jakiegoś agenta, co więcej... Ale to nie jest chyba wina Polaków, że tam w dyplomacji pracowały całe pokolenia. To jest wina państwa polskiego. To jest wina państwa polskiego i tych, którzy tym państwem przez te 27 lat rządzili. Ale to narzędzie do naprawy nie podoba się. Uważam, że nie. Uważam, że nie. Tak samo jak mi się nie podoba to, co też robi się teraz z tak zwanymi rentami i emerytami, co się ładnie nazywa edzeckimi. Ale przy okazji też karani są ci, którzy 25 lat spędzili w służbie, na przykład jako wybitni funkcjonariusze policji. Są karani, bo nie wiem, zaczęli 5 miesięcy za wcześnie, albo pół roku za wcześnie. Odpowiedzialność zbiorowa nie jest dobrym narzędziem do tego, żeby rozstrzygać, czy ktoś jest dobry, czy nie jest dobry, bo też umówmy się, to prawo jest strasznie dziurawe, no bo wszyscy zadają sobie teraz pytanie, no dobrze, a taki Andrzej Przyłębski, tak, o którym dyskutujemy od wielu miesięcy, to jest ambasadorem teraz w Berlinie, są jego akta znalezione, trwa analiza, tam wszyscy czekają i PN analizuje. Pan był agentem, nie był agentem, to jest lepsze czy gorsze. Będziemy pracować, czy nie będziemy pracować. A tacy, którzy nigdy nie służyli, nie pracowali, ale na przykład donosili. Są lepsi czy gorsi? Będziemy grać, czy nie będziemy grać? Rozmawiamy o pewnym konkrecie, tym zamyśle w ustawie, to jest to, że współpracownicy służb, które sięgały PRL-u. Tak jak ja widzę ten zamysł ustawodawcy, jakkolwiek on będzie w praktyce wykonany, to jest po to, że można, przynajmniej tak rozumiem polityków PiS i rządu, że mogą mieć podejrzenia, że ludzie, z którymi przyjdzie im pracować, mogą mieć swoje teczki, czy całą bazę wiedzy o tym, z kim się kontaktowali, jak musisz dyplomacji są, działają w świecie, to jest chyba oczywiste dla każdego. I niekoniecznie tylko jedno państwo wie o tym wszystkim. Po pierwsze, dyplomacja to jest bardzo wrażliwy obszar, gdzie nie powinno być takich osób, które współpracowały ze służbami bezpieczeństwa, to po pierwsze. I chyba najważniejsze. Nie możemy zakładać, że ktoś nie wiedział, że współpracuje ze służbami i jakby rozstrzygać, czy to jest dobre, czy złe. To jest takie unikanie odpowiedzialności. No przecież ci ludzie doskonale wiedzieli, co to jest za służba. Nie można mówić, że taki był system i wszyscy byli agentami, czy wszyscy donosili, bo takie były czasy, bo to nieprawda. I należy tych ludzi rzeczywiście odseparować od takich wrażliwych komórek, jak polskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych. I bardzo dobrze, że tam będą się pojawiali też młodzi ludzie, bez nawet możliwości współpracy ze służbami bezpieczeństwa, na przykład urodzeni po 89 roku. Nie można mówić, że młodzi ludzie są czy niedoświadczeni, czy bo studia może mieć każdy. Już w tym wieku doświadczenie zbiera się też, więc jakby to nowe otwarcie, nowe pokolenie też jest potrzebne w MSZ-cie. Doświadczenie pewnie też, bo doświadczenie dyplomacji to jest kwestia kontaktów, a o doświadczonych ludziach w polityce i także o młodych ludziach w polityce porozmawiamy za chwilę w drugiej części debaty dnia. Teraz zapraszam państwa na skrót informacji. Informacje dnia w skrócie. Jest 17.30, Adrianna Czarnicka-Czaniecka, zapraszam. Trwa spotkanie premier Beaty Szydło z Paulem Ryanem, przewodniczącym Izby Reprezentantów USA. Do Warszawy przyjechali także przewodniczący Komisji Sił Zbrojnych William Thornberry oraz 6 członków Izby Reprezentantów. Jak informuje kancelaria premiera, spotkanie jest okazją do dyskusji na temat relacji dwustronnych między Polską a USA, wzmocnienia bezpieczeństwa Europy i aktualnej sytuacji w naszym regionie. Polski rząd ocenia, że nowa administracja dostrzega wagę współpracy transatlantyckiej i to, że pozostanie ona jednym z kluczowych filarów polityki zagranicznej administracji prezydenta Donalda Trumpa.
przywróceniem godności i spełnieniem państwowego obowiązku nazwał prezydent Andrzej Duda identyfikację zamordowanych przez komunistów żołnierzy wyklętych. W pałacu prezydenckim uroczyście wręczono noty identyfikacyjne członkom rodzin 12 ofiar komunistycznego terroru. Prezydent Andrzej Duda zaznaczył, że poprzez identyfikację przywrócona została godność nie tylko żołnierzom niezłomnym. To w ten sposób państwo przywraca godność sobie. To wyjdź, że oni takim Radiu Maria nawet nie będzie pokój, to wyjdź. Który zawsze był im takie jakieś narzekające te piosenki. Dzisiejsza uroczystość. Po co to wyjdź? Tej ceremonii oddania honoru, pokazania tej godności, jaką oni sobie niosą. Andrzej Duda dodał, że po 10 lat ojczyzna spełnia obowiązek wobec swoich wielkich synów. Obok zabitego napastnika, który zastrzelił w czwartek policjanta na polach elizejskich w Paryżu, znaleziono odręczną nawetkę w obronie tzw. państwa islamskiego. Do ataku, w którym ranne zostały 3 osoby, w tym 2 funkcjonariuszy i obywatelka Niemiec, przyznało się dżihadystyczne ISIS. Według francuskich źródeł zamachowiec to 39-letni obywatel Francji Karim Chefri, który był już 3 razy sądzony za próbę zabójstwa, w tym 2-krotnie za strzelanie do policjantów. Został skazany na 15 lat więzienia. Spora kolejka nadal jest przed węzłem Krapkowice, jadąc na Gliwice. Ciasno zrobiło się na obwódce na wysokości Poznania w kierunku Warszawy. Na wylocie ze stolicy po stolicy na 8 za nadarzynę. Obwodnica Krakowa zwalnia na wysokości zjazdu na Skawinę w stronę Rzeszowa. To wszystko ode mnie na teraz. Szeroki drogi. W niedzielę we Francji odbędzie się pierwsza tura wyborów prezydenckich. Termin drugiej tury to 7 maja.